Zapraszam na wycieczkę po Stavanger. To jest karnet na pierożki darmowe. Trzeba zakupić 10 razy po 10 pierożków i 11 dziesiątka jest gratis. Proszę Państwa, proszę jeszcze chwileczkę poczekać. Ja się tutaj pierożki bardzo się gotują. Jeszcze momencik, tak? Dobrze, to jeszcze poczekam. Madzia, idź pogotuj te pierogi. Idź pogotuj te pierogi, a ja tu dalej robię, bo przecież te chłopaki się nie doczekają. Jeszcze mięsne teraz muszę im zrobić i kapusta, grzyby. Czyli tak, pierogi robimy, wszystko jest robione tutaj na tym, na żywo, na świeże. Ludzie sobie bardzo chwalą, czekają, nic nie mówią, pani Graszko, spokojnie, pani się nie denerwuje. Bardzo chcemy zjeść te pierożki i możemy czekać. No tylko dwóch. A tak to wszyscy jeszcze mówią tak. A wie pan co, do czego dochodzi, że nawet jest tak, że pani Graszko, pani się nam nie może przepracowywać. Dosłownie takie opinie od ludzi, że pani, no to, żeby pani nam gotowała i tak dalej, nie? Tak. O. Ruskie. Ruskie. Smak emigracji. No to dobrze. Kiełbasy. I kiełbasy. To podstawa. Kabanosy i myśliwska. Wszystko wspaniałe polskie produkty. I Norwedzy też zaczynają kupować. Magda, słuchajcie, to jest test na Polaka. Tak jest. I jeszcze nawet mam kawałek gotowego makowca. Ten jest... Kawałek czego? Makowca gotowego. Z tego maku w puszce. Z tego? Tak. Prawie. Suchego. Suchego. Tu jeszcze proszę jedna osoba, o proszę. I tu pan też zje jeden. O, smacznego. Na zdrowie. I kto tu przychodzi? A klienci, znajomi. Siemy tutaj. Tak jest. Proszę bardzo, i smacznego. Dziękujemy za polską gościnność. Klientka stała tutaj. O, ona dzisiaj za dwóch je. Widzisz, to jest am dla ciebie, tak? Obiadek. Obiadek dobry. Mama ci kupiła. Jej. Dziękuję bardzo. Widzisz, już nie mam nic jeszcze dla ciebie. No, trochę podrośniesz to wtedy, lizaczka, nie? No. Kapustę trzeba oddać. Zapraszamy na próbę polskiej grupy. Witam! O, prezesa kierownika artystycznego. A ja właśnie miałem się skontaktować. Trzymajmy się razem! Do nowego roku postanowiliśmy, że będziemy tylko i wyłącznie próby robić. Po nowym roku zaczynamy swoją działalność, występy po jakiś, no, w terenie. My robimy swoje, co mamy do zrobienia, pokazujemy, co mamy do pokazania i to wszystko. Jesteśmy na zapleczu miasta Stavanger, przemysłowej dzielnicy, w której 100 lat temu było 80 fabryk sardynek. Przemysł, który utrzymywał
połowy mieszkańców miasta, kto wie, czy nie wszystkich. Przemysł, który skończył się w latach 50. kilka lat przed rozpoczęciem się nowej ery, ery nafty. Ostatnia fabryka pracowała do 2004 roku i po jej zamknięciu wszystkie maszyny zostały przewiezione do Polski. Bo w tej chwili cały przemysł przetwórstwa rybnego ma największą bazę produkcji w Polsce. Kurde, teraz cholerne. Ja, takie langt og komme seg opp på banken. I Bangla neste uke, så Du har kortet mitt, eller vil du ha et til? Jeg finner deg. Ja. Vi designer prosjekt for å finne finansiering på det. Ok. Så når vi har for eksempel en tung aktør internasjonalt som ønsker å en helt spesiell teknologisk utvikling, så finner vi leverandøren i Norge, og så bruker vi IFU, EU-midler og sånne ting for å finansiere opp. I takkig przypadkowych miejscach, gdzie skupia się twórcza myśl i ludzie biznesu, spotyka się osoby, które zajmują się profesjonalnym wspieraniem nowych pomysłów, nowych rozwiązań i twórczych myśli. I tak przypadkowy spacer wzdłuż wybrzeża rezultuje w spotkaniu starego znajomego, który zajmuje się pomocą dla innowacyjnych przedsięwzięć. Cytrynki z czarnym bzem w takim syropie. To jest prezent? Tak, to jest prezent. Bardzo takie nasze polskie specjały kuchni ogródek dziadunia. Witam, witam! Jak zdrówko. A ty mnie nie poznałeś. Mogę cię poznać. No widzisz? Artystyczny jest. Znaczy te, rozumiesz, tu... aktor. A więc on nagle... Przechodziliśmy Atlantyk w drodze do Brazylii i wylądowały gołębie. Głodne. To dałem im te. Ale artystycznie to myślę, że to zdjęcie jest bardzo, bardzo ładne. Takie wymowne, tak. Wjeżdżamy właśnie w dzielnicę Starego Miasta, w którym obejrzymy z bliska zabudowę ścisłego centrum, która pochodzi sprzed 100-150 lat. To murhuset där, men ja, villa, Schweizer villa. Det var bageri. Ha. Så det er ikke bolighus alene? Det bor folk oppe, de har alltid bort oppe. Ja, den ser ut som man trenger en liten opphus. Ja, for de som eikte, sønnen i huset, han avte dette der. Og drev sånn en liten butikk nede der med sånn, reparerte sånn mobiler og sånne tekniske ting. Ja, det er elektronikk. Elektronikk, jeg vet ikke om du husker det var godt. Ja, husker det. Men så datt han ned og brakk nakken, og så døde han. Da hadde han nettopp giftet seg med en liten thailandske. Oi, oi, oi. Jestem pomysłodawcą projektu Obszary Przepisane. Jest to magazyn literacki, dokładnie literacko-artystyczny, plastyczny. Jestem graficzką, zajmuję się składem publikacji naszego magazynu Obszary Przepisane, a także obsługuję stronę internetową naszego pisma www.obszaryprzepisane.com. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana. Są zrobione, tak. Wyświetlacz. No właśnie, nikt mi nie odpisał, nikt napisałem. Nie odpisał, dokładnie. Nikt z tych grup mi nie odpisał, żadna. Możemy wyjść z taką inicjatywą, że chcielibyśmy zrobić spotkanie, czy tych takich jak naszych rad, tych poszczególnych grup narodowościowych albo liderów, żeby każdy przygotował swoje propozycje i spotkać się i porozmawiać, tak? Bo mailowo to czasami ciężko. Spróbować kilka tekstów znaleźć po wietnamsku, po norwesku, po polsku. Tak, żeby zobaczyć, czy one się wyświetlają. I czy się wyświetlą. Nie? Najpierw samemu uruchomić, sprawdzić, o czym my rozmawiamy. No to, to trzeba, to jest, to po prostu. I wtedy zawołać, to zawołać, to, chodźcie, patrzcie, to tak. Trzeba któregoś dnia przyjść, tutaj panowie przyjdziecie, bo to wszystko jak się spotkamy. Nakręcić filmik, wrzucić na parafialnego Facebooka.
Thank you.